Witam serdecznie wszystkich hodowców. Znajdujemy się na terenie Wspólnego Gołębnika Kuźnicy. Aktualnie jesteśmy w biurze firmy Gołębi która to jest właścicielem Wspólnego Gołębnika. W tym roku, w edycji 2016 mamy dzisiaj 5-6 czerwca. Kończymy w zasadzie zbierać gołębie. Jeszcze został nam około tydzień zbiórek dla spóźniarskich, którzy nie wyrobili się w terminie. Zarówno z kraju, jak i z Belgii, Holandii, Niemiec. Ostatni, ostatni wypad po gołębie wyjazd będzie 10 czerwca. Na ten rok myślę, że będzie między 800-900 gołębi zebranych na, na edycję. Wielu hodowców pyta, dlaczego na stronie nie publikujemy numerów obrączek, dlaczego nie jest podana lista gołębi. Są podane drużyny hodowców, którzy zgłosili do nas ptaki. Nie jest to żadną tajemnicą. Hodowcy, którzy gołębie z różnych względów zginą, są o tym informowani po prostu indywidualnie. Nie chcemy pokazywać listy gołębi, po to, żeby ludzie z okolicy, którzy czasem im się zdarza, że jakiś gołąb wejdzie, młody zabłąka się, żeby nie przetrzymywali tych gołębi, tylko dzwonili zgłaszali. W tym momencie mamy także, jak wejdzie jakiś gołąb, czy chociaż. W tym roku na razie tylko z dwoma ptakami się tak zdarzyło, że gdzieś weszły. To z ciekawości ludzie dzwonią zapytać, czy to nasze. Jeśli już zadzwonią, to wiemy gdzie są i łatwo jest je zlokalizować i odebrać z powrotem. Natomiast no, pierwsze, powiedzmy 70% głębi jest już dobrze oblatanych, więc niedługo zrobimy listę oficjalną. Taką przeszkodą, może nie przeszkodą, która pojawiła się w ostatniej chwili, jest prawdopodobna zmiana systemu. Do tej pory używaliśmy systemu Tauris Derby, e, natomiast w zeszłym tygodniu odwiedził nas Tomasz Zimmerman, przedstawiciel, dyrektor firmy Benzing e, i prawdopodobnie nas namówił na, na, na używanie systemu Benzing. Jest on dużo nowocześniejszy, prawdopodobnie dużo lepszy technicznie. Ma dużo większe i lepsze anteny, ściągające w, nawet w jednej sekundzie 24 bicia, co na wspólnym gojemniku e, bywa przydatne. O ile sezon jest oczywiście dobry, w co głęboko wierzymy i będziemy ciężko pracować, żeby taki był. Sponsorzy pozostali, myślę, że wszyscy są podtrzymani. Nikt nikt nowy raczej się nie pojawił, aczkolwiek o nikogo nowego też się nie staramy. Raczej współpracujemy z ludźmi, z którymi ta współpraca układa się dobrze. Głównym sponsorem suplementów jest firma Rynfjord, Jak widać z Moniką Stolarską i Alfredem Bergerem na czele pozdrawiamy i dziękujemy za wszystko, co dla nas robicie. Drugim większym sponsorem jest firma Bayers, która zapewnia nam karmy. Myślę, że oficjalnie można powiedzieć, że odwiedził nas Ludowile, który jest przedstawicielem firmy Bayers na wschodnią Europę. I nie tylko. Także sprzedajemy też te karmy. Kolejnymi sponsorami jest firma Herbots i Herbowet. Raf Herbots, serdeczny kolega, weterynarz, znakomity weterynarz. Myślę, że jeden z najlepszych na świecie. Podobnie obiecał odwiedzić nas, zrobić taką prelekcję dla hodowców jak w zeszłym roku, zbadać w kołębie każdego, kto tylko będzie chciał przyjechać oraz nasze ptaki z WG. Tą wizytę jeszcze uzgadniamy dokładnie, bo RAF ma napięty grafik, ale prawdopodobnie gdzieś w okolicach połowy lipca będzie ona miała miejsce. Henk de Wert, środków jako Henka no nie bierzemy, po prostu uważam, że nie ma takiej potrzeby w zeszłym roku. Praktycznie nie używaliśmy jedynie szczepionek, więc, więc nie bierzemy też produktów, których nie potrzebujemy. Natomiast chęć, jako lekarz weterynarii, jako, jako Tuza z gębiarskiego na pewno pojawi się na naszym WG, też będzie jakaś relacja. No i ostatnią osobą współpracującą z nami, chyba tak na takim dużym formacie, jest firma Wideolotnik, która nagrywa nam te relacje i, i która będzie nagrywała w tym roku kilka z nich. Poza tym. Nagrody są gwarantowane, więc będą gwarantowane. Jest nam bardzo miło, że praktycznie cała czołówka z zeszłego roku znowu w tym roku potwierdziła swój udział w WG. Już zgłosiła lub w najbliższym czasie dowiezie swoje gołębie. No, zwycięzcy rozochocili się dość mocno, bo w zeszłym roku, nie pamiętam, dali dwa albo trzy gołębie. Wygrali spółka Van Geeverd I w tym roku dali aż 12 gołębi. Także bardzo fajnie też są to... Są to no myślę, wschodzące gwiazdy sportu gołębiarskiego w Belgii i na świecie. Jest Joe Stone, jest Bart Gerig z dwoma drużynami, jest Ulrich Lemens, jest Gomar Verbruggen, są Bart i Nancy Van Uckel, którzy też w dwóch ostatnich edycjach bardzo czołowo mieli gołębie. Jest Hank de Wert, jest rodzina Herbots, są polscy znakomici hodowcy, tacy jak... Krzysiek Szkolny, Wiesiek Kurek, Jarek Grzankowski, Waldek Piszczała, Roman Jaguś, Radek Mało lepszy, Leszek Pielesiak. No, nie sposób wymienić wszystkich, natomiast zeszłoroczny wicemistrz naszego WG Leszek Nowak z Siewierza. Także naprawdę, naprawdę są hodowcy fajni, obsada jest mocna. Z no, choćby sławy wspólnych gremichów z Niemiec jak Hardy Krieger, czy, czy Alfons Klaas, Dieter Siebert, w tym roku Martin Sztefl, rodzina Faber. Także naprawdę, no, no, może nie będzie to tak dużo jak jakbyśmy chcieli, żeby było, czy, czy jak hodowcy by oczekiwali. Wiadomo, że zeszły rok, który nie był udany, musi jakieś tam swoje piętno na, na tej edycji odbić. Natomiast myślę, że jest to też dla nas dobra lekcja pokory, nauczka, aby pracować ciężej, lepiej wyciągnąć wnioski i, i zrobić wszystko, żeby w tym roku było lepiej. Na pewno w tym roku będą zupełnie inne treningi. Nie będziemy się z nimi śpieszyć, będą troszeczkę później i będą gołębie trenowane w małych grupach. Więcej czasu poświęcimy na treningi, może nawet i codziennie będą gołębie wywożone, nie te same, tylko w innych grupach, ale po 50 do 100 sztuk, także praktycznie dopiero przy około 100 km spotkają się wszystkie razem na jakiejś wywózce, nawet w razie jakiegoś niepowodzenia, żeby nie odeszło nam, tak jak ostatnim razem, 500 czy 600 sztuk, tylko żeby, jeśli się coś takiego nie daj Boże zdarzy, to, to stracimy 50 czy 100 gołębi, a nie, nie taką wielką grupę. Tak? Także, no, mówię, no wszystko, wszystko powoli jakoś tam idzie do przodu. Cały czas się rozwijamy, cały czas troszkę teraz bawimy się z infrastrukturą, żeby jeszcze polepszyć design naszego WG. No i powoli idziemy do przodu. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim hodowcom, którzy zgłosili i przysłali do nas gołąbki. Bardzo dziękujemy za powierzenie nam swoich ptaków, za okazane nam zaufanie. Obiecuję robić wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby Państwa nie zawieść. E, dziękujemy zwłaszcza tym ludziom, którzy są z nami drugą bądź trzecią edycję. Bardzo wiele to dla nas znaczy. No i oczywiście tym nowym, świeżo zapisanym, którzy zdecydowali się do nas dołączyć, pomimo nie najlepszej poprzedniej edycji. E, mogę jeszcze wspomnieć w kilku słowach o nagrodach. Jest to pula gwarantowana 400 tysięcy złotych. Pierwszy gołąb z finału wygrywa 100 tysięcy, drugi 50, 000, trzeci 25 tysięcy. Nagradzanych jest pierwszych 100 gołębi, setny gołąb wygrywa jeszcze 1000 złotych i co tutaj jest ważne, czego, co pisze w regulaminie, a często ludzie nie doczytują, w tej edycji tylko uczestnik dostaje 50% ze sprzedaży gołębia, tylko jeśli jego gołąb z finału znajdzie się w pierwszej setce. Czyli jeśli gołębia nie było na finale, bądź wróci poza pierwszą setką, jakby uczestnikowi nie należy się kwota tych 50% z aukcji. I to chciałbym, żeby to było jasne, żeby nie było niedomówień. W regulaminie to piszę, natomiast wiem, że wiele ludzi tego nie doczytuje. Asy nagradzamy 3 gołębie As. Kwotami 15 tysięcy za pierwszego, 10 za drugiego, 5 tysięcy za trzeciego. I jest klasyfikacja Joker. Każdy, kto przysłał do nas 5 gołębi, ma szóstego gratis. Ten szósty gołęb jest gołębiem Joker. Każdy musi go wybrać przed rozpoczęciem rywalizacji. Pierwszy spośród Jokerów na wspólnym gołębniku wygrywa 25 tysięcy złotych. Niezależnie od tego, czy jest aktywowany, czy nie. Natomiast jeśli ktoś chciałby, żeby ten gołąb wygrywał z podstawowej puli pieniądze, musi być dodatkowo opłacony tak jak każdy inny gołąb, czyli 600 zł. W przypadku, jeśli hodowca nie zdecyduje się opłacić jokera, to może to zrobić każda inna osoba, ale wtedy pieniądze z rywalizacji joker wygrywa osoba, która go wyhodowała i wysłała, a pieniądze z podstawowej aktywacji go, hodowca, który go opłacił, czy osoba, która go opłaciła.